Były plany, od kiedy tu wspólnie z panem starostą Niedziułką jesteśmy, aby wesprzeć przedsiębiorców tu naszych lokalnych, pozyskać nowych inwestorów, ewentualnie dużego inwestora strategicznego tu dla powiatu kętrzyńskiego, miasta Kętrzyn, ale i innych gmin, jeżeli to nam się uda. I idziemy tą drogą. Na początku myśleliśmy o warmińsko-mazurskiej strefie i podstrefie w Karolewie, bo tam posiadamy grunty. Z drugiej strony to jest bardzo trafiona propozycja inwestycji i lokacji tej inwestycji, bo jest to przy drodze wojewódzkiej, która też, miejmy nadzieję, zostanie wyremontowana. I tam w stronę Giżycka, wiadomo, to już jest na Łomżę, na Warszawę. To już mamy wyjazd, że tak powiem, na całą Polskę. A tu w stronę Mrągowa też ta szesnastka już nie jest taka zła. Także infrastrukturalnie miejsce myślę, że trafione. I tam chcieliśmy zrobić podstrefę. I na czym to będzie polegało, I tak? tam chcieliśmy zrobić podstrefę warmińsko-mazurską, ekonomiczną, ale ze względu na to, że z panem starostą my podchodzimy do sprawy kontraktowo i może korporacyjnie, a więc my z naszymi wyborcami zawarliśmy taki swoisty kontrakt na te 4 lata i po nich wiemy, że ci nasi szefowie, czyli społeczeństwo, te nasze małe społeczności nas rozliczą z tego i dlatego słuchamy ich. I podczas spotkań forum gospodarczego tutaj powiatowego z przedsiębiorcami usłyszeliśmy, że strefa to są jednak dość duże obwarowania, brak możliwości pozyskania dodatkowych środków, jeżeli firmy są w strefie. No i to zapaliła nam się taka trochę czerwona lampka, bo Czyli nie ma to takiego. mieliśmy świadomość, że strefa jest fajnym wyjściem, ale jednak te obwarowania, jednak te bariery wejścia do strefy jest duże i to jest trochę dla innych graczy. To jest dla graczy dużych, dla graczy korporacyjnych, to są inwestycje rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu, nawet milionów i wtedy w strefie opłaca się być. A naszym tu lokalnym przedsiębiorcom, czy tym inwestorom, którzy ewentualnie chcieliby zainwestować w tej naszej, i tu już będę mówił o tym naszym pomyśle, czyli w tej naszej opcji inwestycyjnej powiatu kętrzyńskiego, powiedzieli, że dajcie nam ziemię na preferencyjnych warunkach, a my już wszystko dalej zainwestujemy i będziemy funkcjonowali. No i stąd się zrodził ten pomysł. Wspólnie z wójtem gminy Kętrzyn, Pawłem Bobrowskim, doszliśmy do wniosku, że fajnie by było właśnie w Karolewie umiejscowić taki teren inwestycyjny powiatu kętrzyńskiego, który będzie takim dobrem wspólnym dla całego powiatu, bo u nas przy naszym bezrobociu 27,4% każde miejsce pracy to jest jak ten przysłowiowy oddech, tak? To jest jak tlen. Ale panie starosto, czyli w praktyce mają powstać tam zakłady, które będą dawały miejsca pracy. Oczywiście, Ale jakie konkretnie? Mniej więcej, tak? na pewno będzie to przemysł nieuciążliwy z racji zagospodarowania terenu, bliskości zabudowań. To będą kwestie produkcyjne, czystej produkcji, że tak powiem kolokwialnie, wytwarzania dóbr, ale nieinwazyjnych w to środowisko. Rozumiem. A czy to będzie przedsięwzięcie, tak jak już Pan mówił, będzie wójt gminy Kętrzyn, ale czy w to również wchodzą inne gminy, w to przedsięwzięcie, czy nie? Nie, no na razie robimy to na terenach powiatu kętrzyńskiego, bo grunt stricte należy do powiatu kętrzyńskiego i mamy na razie taką dżentelmeńską umowę, bo to jest wszystko na etapie przygotowań, ale idzie w dobrym kierunku, że pan wójt będzie zwalniał tych przedsiębiorców, którzy zainwestują na 5-10 lat z wszelkich podatków, a my w trzech wariantach preferencyjnych udostępnimy im ziemię. Czyli pierwszy wariant, najmniej preferencyjny, bo to jest zwykły zakup ziemi i wtedy są tylko te zwolnienia od pana wójta. Drugi to jest wieczyste użytkowanie za 15 czy 20% ziemi, wartości ziemi
i wtedy się użytkuje na 99 lat. Tudzież ostatni i myślę, że taki najfajniejszy wariant to jest przedwstępna umowa kupna-sprzedaży podpisana i dzierżawę. I wtedy inwestor, płacąc ten czynsz przez 5-10 lat, my mu później ten czynsz zaliczamy, ma możliwość pierwokupu i przechodzi je grunt na własność. To jest ten ostatni tryb, to jest taki moim zdaniem swoisty taki stabilny kredyt nieoprocentowany, na który nie mają wpływ wszelkiego rodzaju zawirowania ekonomiczne w kraju i na świecie. Powiedział Pan, że jesteście jeszcze na etapie takiej roboczego organizowania tej sprawy. No właśnie, jak to wygląda w praktyce i czy są jacyś chętni już przedsiębiorcy, którzy... No o przedsiębiorcach na razie bym nie chciał mówić, ale są. Ale są, nawet tak? Trzech czy czterech tutaj lokalnych. No i myślę, ile to że, miejsc pracy dla Pani myślę, że jak ruszymy z kampanią promocyjną, taką szerszą, to myślę, że pozyskamy jeszcze nowych, bo to będzie, te grunty to będzie od 10, nawet może do 20 hektarów, także miejsca będzie. Myślę, że tak szacując, że około tych trzech inwestorów, to myślę, że to jest od 200 do 300 nowych miejsc pracy by było. To by był naprawdę już fenomen, tak? Także nie zapeszajmy, ale jeżeli pójdzie to w dobrym kierunku, to naprawdę to może być taki oddech tutaj dla powiatu kętrzyńskiego, bo tak jak już stwierdziłem, no każde miejsce pracy to u nas jest jak złoty kłos. Ja myślę, że do końca roku będziemy chcieli, aby to już funkcjonowało, abyśmy my już ruszali z ofertą promocyjną, aby pierwsi przedsiębiorcy już wchodzili. Tam jest jeszcze problem uzbrojenia tych gruntów, ale też jest na to pewien pomysł, żeby wykorzystać środki zewnętrzne i wspólnie właśnie z gminą Kętrzyn uzbroić te tereny, aby to były gotowe tereny. Przychodzi inwestor, aha, tyle i tyle, taki wariant wybieram, czy kupuję, czy dzierżawię, czy wieczyste użytkowanie, wchodzę na budowę i zaczynamy. Tam oczywiście będą też obwarowania ilości zatrudnionych, aby uzyskać te preferencyjną cenę na ziemię, to wiadomo, to będą też progi zatrudnienia iluś osób, w tym bezrobotnych z powiatu kętrzyńskiego, czy progi czasu od zakupu do uruchomienia inwestycji, abyśmy też, wiadomo, w naszych przedsiębiorczych czasach, żeby nie było tak, że jakiś inwestor z Kataru weźmie 10 hektarów, a tam nic nie powstanie, bo taka sytuacja jest nieakceptowalna. Dobrze, a jeszcze chciałam zapytać, czy są oponenci tego pomysłu? No na razie to trochę tak, my wewnętrznie dyskutowaliśmy tu i z samorządowcami, także jeszcze szerzej nie wychodziliśmy z tym tematem, czy do społeczności lokalnej, czy do innych grup społecznych, ale ja myślę, że jeżeli to będzie przemysł nieuciążliwy, jeżeli to będzie przemysł przyjazny dla środowiska, a w taki będziemy celować, to mam nadzieję, że nie będzie takich oponentów. Choć jak wiemy i znając życie, nieraz zdarzają się osoby czy grupy osób, którym pewne rozwiązania nie odpowiadają, no ale na to nie mamy wpływu i musimy robić swoje. A tak jak już i pani redaktor stwierdziła i ja kilkukrotnie podczas tego naszego krótkiego wywiadu stwierdziłem, każde miejsce pracy w powiecie kętrzyńskim jest cenne. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo miejsca pracy są na wagę złota, tak jak już powiedziałam. Ja Państwu życzę, żeby było jak najmniej tych oponentów i życzę też przede wszystkim jakiegoś kompromisu, tak? Dziękuję. Do kompromisu na pewno będziemy dążyć. Dziękuję ślicznie również. Dziękuję Państwu.